Witajcie moi kochani, w dzisiejszym filmie, słuchajcie, dzisiaj trochę mam haulu zakupowego i oczywiście będzie rozdanie, na które wszyscy czekacie. W końcu się zebrałam, w końcu się wysztafirowałam jak szczur na otwarcie kanału. Oczywiście żartuję, wszystko jest z przymrużeniem oka, ale się trochę podmalowałam. Dzisiaj będzie rozdanie, na które czekacie i w końcu ktoś z Was wygra te wszystkie przecudowne dekoracje, nagrody, które dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że osoba, która wygra, będzie z tych rzeczy zadowolona. Mi osobiście samej podobają się bardzo fajne, także za chwilę będziemy zaczynać, ale na początek, już tutaj sobie przygotowałam laptopa, żeby zacząć tu losować, ale na początek chciałabym Wam pokazać kilka rzeczy, które sobie już kupiłam. I na początek pierwszą rzeczą, którą sobie już kupiłam, jest dynia. Niektóre z Was, które obserwują mnie na Instagramie, na pewno widziały na zdjęciach. Jest to dynia z Teddy'ego, taka biało-złota i tu ma takie, nie wiem czy to widać, na pewno to widać, takie nakrapienia, o tak, i kosztuje 15 zł, bardzo fajna, fajnie wygląda, jak ją się gdzieś postawi, czy do zdjęcia, czy no od razu robi klimat, wszyscy co przychodzą, to pytają się, gdzie ją kupiłam. I słuchajcie, w Teddym, jak wystawili te dynie, to było ich naprawdę bardzo dużo. Pojechałam za chyba 4 dni i już była resztka. Także jeżeli macie ochotę kupić sobie dynię w Teddym, trochę mi się już przykurzyła, to jedźcie, bo naprawdę idą bardzo szybko. Przynajmniej u nas w Teddym, w Lidzbarku Warmińskim. Także Was zachęcam, bo fajna dekoracja. Zobaczcie, nawet tutaj ją postawię. Ciach, pyk. Nie wiem, czy to widać. Ten kwiat może teraz tam nie pasuje, ale jak nie byłoby kwiata, będzie fajnie wyglądała. Także kosztuje 15 zł. Są jeszcze większe, pomarańczowe, zielone, czerwone. No, różne, przeróżne kolory. Są również takie dynie dla dzieciaków. Jak nie widzieliście moich przeglądów z Teddy'ego, to możecie sobie zobaczyć, bo jest tam naprawdę bardzo dużo dekoracji. No jest już Boże Narodzenie, ale do tego zaraz. Następna rzecz, będę leciała może tym, co po kolei sobie kupiłam. Są to lampki z Action i pamiętacie, jeżeli ktoś pamięta lampki solarne, które były w Pepco, kosztowały też chyba 30 zł, które się tak szybko rozeszły, że ja zdążyłam kupić jedną paczkę i żałuję, bo pięknie wyglądają na podwórku, do tej pory mi wiszą, świecą się, one, te, które mam na podwórku z Pepco, one mrygają, ale możecie sobie ustawić opcję, że one będą się paliły cały czas i one prześlicznie wyglądają i co kto przyjdzie, to mówi: Sylwia, musisz chyba na tą choinkę swoją dużą je powiesić, będą fajnie wyglądały. I też o tym myślałam, tylko boję się, że jak będzie za mało światła zimą, za mało słońca, to one się tak nie będą nagrzewały, a na tą dużą choinkę, bo mamy ogromną choinkę przed domem, którą stroimy, to po prostu nie będzie ich widać. I byłam w Action, w sklepie, o którym mi mówiłyście już naprawdę dosyć długo, prosiłyście, żebym zrobiła Wam przegląd z tego sklepu. Ja nie mam go za blisko. Wiem, że najbliżej to mam chyba w Olsztynie, ale nigdy mi tam nie było do niego po drodze. Wiecie, on jest w takim miejscu, że po prostu no, nic tam takiego nie mam, żebym mogła tam podjechać. Ale jeżdżę do mojej babci, do mojej siostry, które mieszkają w Mrągowie i w Mrągowie właśnie robię te przeglądy w Action, więc jeżeli jesteście z tamtych okolic, to możecie tam wpadać, bo tam właśnie robię wszystkie przeglądy, przynajmniej do teraz. Zobaczymy, co będzie. Jak będziecie oglądać te przeglądy z Action, będzie Was to interesowało, no to chyba się wybiorę do tego Olsztyna i wtedy będę już docelowo jechała do tego sklepu, żeby zrobić Wam tam przegląd. Więc pojechałam do tego, najpierw zobaczyłam u siostry, mieliśmy ognisko, zobaczyłam u siostry, ona rozwiesiła to u siebie od drzewa do drzewa i do drzewa i do drzewa. I słuchajcie, te lampeczki są na prąd.
ale wiadomo, że jak na prąd, to one się mocniej palą. I one wyglądają po prostu przepięknie. Mieliśmy ognisko, te lampeczki się paliły, był taki klimat, że jak macie, nie wiem, gdzie je powiesić, słuchajcie, na balkonie, na tarasie, od drzewa do drzewa, nawet zastanawiałam się, tylko nie wiem, czy tutaj bym musiała na pudełku przeczytać, ale oczywiście już w sklepie, bo mój mąż pudełko wyrzucił, jak ja tylko wyjęłam te lampeczki z pudła, to on już je wyrzucił. Musiałabym zobaczyć, czy nie można ich powiesić na choinkę, bo one naprawdę zrobią bardzo dużą robotę. Poczekajcie, one kosztują 30 zł chyba też. Tak, chyba 30 zł, tylko wiecie, że tam w Action to są takie różne śmieszne końcówki. I szybko tutaj Wam rozplączę, żeby pokazać, jak one się świecą. Podłączę do prądu. Poczekajcie, uno momento. Już podłączam. Muszę tylko tu się wycofać. Tadam! Zobaczcie, jak one prześlicznie świecą. Naprawdę fajnie to wygląda, takim ciepłym światłem, ale możecie sobie kupić również kolorowe, bo kolorowe również są i zobaczcie, jakie one są przepiękne. I już nie pamiętam, jaka długość jest tego, ale wiem, że sznur to samo to bez lampek jest również bardzo długie, więc nie będzie problemu z żadnymi przedłużaczami. Więc zobaczcie, jak pięknie to wygląda, jejku, czyż nie cudownie? Wy też jesteście takie sroki, nawet na lampki? Dobra, odłączam i już lecę z następną rzeczą. Dobra, odkładam lampki, a tu chyba nie mam napisane, ile ich jest. Jest 50 lampek 3,0V. No, jak ktoś się zna, no to wie. Czekajcie, coś mi się ucho zaczerwieniło, ale nie, wszystko jest ok. Podsunę się troszeczkę, bo nie lubię tak siedzieć daleko od stołu. I teraz następną rzeczą, którą sobie zakupiłam i również w Action, to było ostatnio, jak nagrywałam Wam przegląd, który wyszedł dzisiaj, chyba tak, jest, ta-da! Wita się z Wami mój dziadek do orzechów i ja od tamtego roku mam na nie po prostu nie ochotę, tylko gdzie widzę. To zaraz kupuję dziadka do orzechów. Marzy mi się taki piękny, duży, żeby stał przy drzwiach, no ale one są naprawdę za kolosalne sumy. Kiedyś na transmisji widziałam chyba za 600 zł, także na pewno bym tyle nie dała za dziadka do orzechów. Już nawet patrzyłam, jak zrobić samemu, bo to jest w sumie, no jest pracochłonne, tak? Ale jest również do zrobienia. I ja wzięłam sobie taki zielony. Jak widzicie, moje dzieci zaczęły tutaj wpychać orzechy. I mówią, mamo, to nie działa. Ja mówię, Boże, dzieci, to jest do dekoracji. Tutaj to nie rozłupie Wam orzecha. Do orzecha macie grzyba do rozmiażdżania, bo mam takiego grzybka. Chyba w Chińczyku kiedyś kupiłam do orzechów. Także tu mamy takiego dziadka do orzechów. On chyba kosztuje 22,99 czy 95, bo tam są takie dziwne końcówki w Action. Także na pewno też niedużo, bo te dziadki w tamtym roku kosztowały dosyć sporo. Jak będę już przygotowywała odcinek świąteczny, bo mam nadzieję, że uda mi się nagrać taki odcinek, gdzie stroję swój dom z takich dekoracji normalnych, domowych, jesiennych, z takich poduszek na wszystko świąteczne. Dajcie znać w komentarzu, czy byście chciały zobaczyć, jak to wygląda u mnie. To Wam pokażę dziadki do orzechów z Pepco. Może któreś z Was pamiętają, bo były również w Pepco dziadki do orzechów, tylko nie takie, tylko ceramiczne. No i następną rzeczą, którą zakupiłam, nie byłabym sobą i te, które mnie znają, to wiedzą, że jestem zakupoholikiem kubkowym. I jest to taki przepiękny kubek. Merry Christmas! Czerwono, znaczy ta czerwień jest taka, nie jest tak mocno czerwona, widzicie? Ona nie jest taka aż mocno czerwona, a szkoda, bo fajnie też by wyglądał. I tu mamy napis Merry Christmas. Jeżeli ktoś chce zobaczyć te kubeczki, to jest przegląd z Teddy'ego i są jeszcze inne, są chyba z Reniferem. Są jeszcze większe, bo ten jest opcją mniejszą, nie aż taką najmniej, to nie jest najmniejszy kubeczek. Może tu jest, ile jest mililitrów? Jest, oczywiście, że jest. 285 mililitrów. I ten kosztuje 10 zł. Przepraszam, jak czasami nie patrzę w kamerę, bo nie wiem, gdzie tutaj patrzeć. Później patrzę na ten filmik, który zrobiłam, to patrzę się w ogóle w inne miejsce, ale po prostu muszę się do tego przyzwyczaić. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Kosztuje 10 zł, nie wiem, czy mówiłam, a większa opcja kosztuje złotych
15. Te większe opcje też są fajne, są z takimi szarymi albo kremowymi napisami. I oczywiście, jak jest więcej opcji, to ja stoję i się zastanawiam. I Ania, który wziąć? Ten ładniejszy czy ten? A Ania, moja przyjaciółka, zawsze ze mną jeździ i ona jest w ogóle kompletnie, ma inny gust ode mnie i się zawsze śmieje, że to, co jej się podoba, to ja wtedy biorę to, co oczywiście nie biorę, tylko to. Żartuję sobie, nie? Ale to, mi się podoba w ogóle co innego. Ona idzie i mówi, ale to jest ładne, nie? Ja mówię, nie, mi się to nie podoba. Także tak to u nas wygląda. Jesteśmy w trójce klasowej i zawsze jeździmy robić prezenty dla dzieciaków. No i ona mówi, to kupimy. Ja mówię, nie, to mi się nie podoba. Ja mówię, to kupimy. A ona mówi, nie. Nie, to jest niefajne. Także zobaczcie, jaki my tu mamy problem, jak jedziemy kupić jakieś prezenty dla naszych dzieciaków. I za chwilę będzie również taki problem, bo będzie dzień chłopaka. No, także tak to wygląda. I z tych moich takich zakupów świąteczno-jesiennych, to już tyle. Wiem, że widzę, że niektóre z Was piszą, że w komentarzach, że to trochę za wcześnie, ale słuchajcie, ja jestem tego zdania, że klimat świąteczny to nie jest tylko nakupować do domu sobie różnych fajnych rzeczy, tylko klimat świąteczny tworzą ludzie. Oczywiście te wszystkie piękne dekoracje, no nie, ubiję ją zaraz. Czego nienawidzę, to tych okropnych much, które są u nas i wleciała jakaś menda i właśnie teraz przeleciała. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, bo mi okropnie to przeszkadza, jak gdzieś widzę, że mi przeleciała, a coś nagrywam. Okej, już tego nie będę wycinać, także zapoznajcie się z moim zwierzątkiem nowym. I co ja tam mówiłam? Poczekajcie. Ach, o tej właśnie magii świąt. Magię świąt tworzą ludzie, a cała ta nasza otoczka, czyli dekoracje, choinka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, światełka, to jest po prostu... to również robi klimat, bo wiadomo, że bez tego by tego nie było. Ale niektóre dziewczyny tutaj piszą, że psujemy klimat, te sklepy psują klimat właśnie świąt Bożego Narodzenia. Ja jestem tego zdania. My kiedyś mieszkaliśmy w Anglii i w Anglii 6 lat temu przynajmniej, już we wrześniu pojawiały się dekoracje bożonarodzeniowe, a już po Halloween w ogóle, dzień po już stały, już nie było dekoracji halloweenowych, tylko stały już dekoracje świąteczne, więc to już było na maksa od 1 listopada jechały dekoracje bożonarodzeniowe we wszystkich sklepach i to właśnie było fajne, ja to właśnie lubię, że już wcześniej możesz zakupić sobie jakieś dekoracje. Ja nie mówię, że musisz sobie za chwilę dziadka do orzechów postawić na blacie, chociaż ja sobie postawiłam i mi to w ogóle nie przeszkadza. Mogłabym sobie go schować i wystawić dopiero jak będzie po prostu czas. Ale wydaje mi się, że jest to bardzo fajne. Dlaczego? Dlatego, że przynajmniej w tych czasach, jakich teraz jesteśmy, wszystko jest bardzo drogie. I jak pójdziecie i kupicie sobie takiego dziadka za 22 zł i wyjdziecie z tego sklepu, na przykład tylko z tym dziadkiem i z czymś jeszcze, to nie odczujecie tego tak w grudniu czy w listopadzie. Bo jak Wy pójdziecie w grudniu kupować dekoracje... Przyleciała znowu menda. Zaraz ją ubiję, tylko skończę nagrywać. Mam nadzieję, że już mi nie będzie przeszkadzała. Jak Wy będziecie kupować sobie dekoracje w grudniu czy w listopadzie, no to wiadomo, że finansowo jakoś to się bardziej odczuje. A tutaj pojedziecie sobie raz, pyk, takiego dziadka. Drugi raz, pyk, kubeczek. I Wy tego nie odczujecie, zwłaszcza, że w grudniu kupuje się produkty na Wigilię, prezenty pochłaniają ogrom pieniędzy, a teraz jak jest wszystko o tyle droższe, to ja wolę sobie jechać we wrześniu i zakupić jakieś fajne dekoracje i nie odczuć tego tak finansowo i je na przykład gdzieś schować i wyciągnąć dopiero w listopadzie, niż miałabym to robić w grudniu. Słuchajcie, w tamtym roku w Pepco były dekoracje, przepiękne kubeczki w Pepco. Na pewno nie jedna z Was kupiła sobie jakiś Mikołaj był, nie wiem co tam było jeszcze, czy renifer, czy to Jerzyk, coś takiego świątecznego było i ja mówię, kupię sobie jeszcze, kupię sobie jeszcze. I ja w grudniu
nie pamiętam dokładnie kiedy, ale chciałam sobie właśnie zakupić taki kubeczek i już nigdzie nie było. W grudniu to już na półce były po prostu pustki i nic nie było, więc jeżeli są okazje, jeżeli jakiś sklep coś wypuszcza, no wtedy to jest tego naprawdę bardzo dużo, ale na przykład jak wypuszcza coś Pepco, no to trzeba to łapać. To trzeba to łapać, bo tego może być dużo, ale to jest tak popularny sklep, że toż bardzo szybko znika z półek, nawet we wrześniu. No nie mówię, bo we wrześniu akurat Pepco nie wystawia. Ostatnio się pytałam, to dziewczyny będą wystawiały w październiku. Wrześniu, październik, tak chyba w połowie albo pod koniec października będą wystawiały dekoracje bożonarodzeniowe, więc akurat z tych czterech sklepów Action, Teddy, Kik i Pepco, to jest ostatni sklep, który wystawia najpóźniej te dekoracje. Także takie jest moje zdanie, odnośnie właśnie tych dekoracji, kupowania, wystawiania w sklepach tych dekoracji. Nigdy Was do tego nie zmusza. Nigdy Was do tego nie zmusza, nikt Ci nie mówi, kup teraz dekoracje, tylko możesz sobie iść w grudniu kupić to, co po prostu już tylko zostanie, bo naprawdę to idzie. Sama wiecie, że ja robię dużo przeglądów ze sklepów, w tamtym roku również robiłam bardzo dużo i wiem, że w grudniu to jest po prostu już resztka, tylko to, czego inni już nie wykupili, a jak chcecie mieć jakieś przepiękne dekoracje, które są unikatowe, jest ich bardzo mało, to trzeba korzystać z okazji, jak jest coś, to po prostu kupić, wsadzić do szafki i wyciągnąć w grudniu. Dobra, rozgadałam się tutaj o tych dekoracjach, bożonarodzeniowych, ale po prostu no wiecie, każdemu odpisać na wiadomość jest mi ciężko, znaczy staram się odpisywać i odpisuję, może po jakimś czasie, może na drugi dzień czasami, no ale wiecie, jak ja tutaj wrzucam teraz ostatnio dwa przeglądy dziennie, tu jeszcze mam jakieś rzeczy do ogarnięcia, firma i tak dalej, to po prostu nie mam tak czasu, żeby odpisywać od razu. Oczywiście jest tak, że wrzucę przegląd, siedzę, piję kawę i piszecie do mnie i od razu Wam odpisuję i nie mówię, że... Znaczy, nie mówię. I od razu mówię, że to jest fajne, bo ja lubię odpisywać od razu, żeby później nie mieć zaległości, bo jest tak, że siadam wieczorem na przykład do komentarza, a mam 100, i siedzę półtora godziny, odpisuję na komentarze, a bardzo lubię odpowiedzieć wszystkim. Jeżeli komuś nie odpowiadam, to naprawdę to gdzieś mi YouTube ukrył po prostu ten komentarz i ja go nie widzę, bo też tak się zdarza. Albo jak ktoś na przykład napisze jakąś treść, która jest, no nie wiem, ktoś wyzywa, ktoś nieładnie się odzywa, to YouTube od razu blokuje ten komentarz. Ja widzę początek tego komentarzu u siebie w aplikacji, ale tego komentarza nie ma na YouTubie, więc YouTube od razu to usuwa. Jeżeli ktoś coś napisze takiego niefajnego, to również ja usuwam ten komentarz, bo ja jestem tego zdania, że u mnie hejtu nie będzie i nie będzie żadnych kłótni. To ma być kanał taki pozytywnie nakręcający, żebyście się cieszyły życiem, żebyście były zadowolone, żeby nie było naprawdę jakiegoś wyzywania jedna drugą, bo mi na tym nie zależy, mimo tego, że naprawdę youtuberzy to lubią z drugiej strony, bo mają zasięgi większe, czyli więcej ludzi ogląda ten film, jak coś tam się pod nim dzieje. Także ja takich komentarzy u siebie na kanale nie popieram i takich komentarzy nie pozwolę, żeby były. Jeżeli ktoś coś nadepnie mi na odcisk, to oczywiście jest zablokowany, ale to musi być naprawdę jakaś taki komentarz, że naprawdę mi nadepnie na odcisk. O, no. Ale raczej jesteście bardzo miłe, bardzo się cieszę, jak fajnie do mnie piszecie. Cieszę się, że zostawiacie serduszko chociażby, albo jakieś emotikonki zostawiacie w komentarzach. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu i to też również robi mi zasięgi. Dlatego ja zawsze mówię, że lajkujcie, bo to robi mi zasięg, że tam w komentarzu coś zostawiecie i oczywiście większa ilość osób obejrzy mój film. Ale dobra, do sedna, bo tu się rozgadałam, prawie 20 minut gadam.
No, a tutaj czeka na Was rozdanie, przecudowne rozdanie, więc za chwilę zaczynamy. Trzymajcie kciuki, żebyście to były Wy. Mam nadzieję, że będziecie, że ta, która albo ten, bo również są panowie, wylosuje, będzie zadowolona. Jeszcze jedno mam do Was, jeszcze jedną prośbę mam do Was, bo w sumie to myślałam o tym, ale nie wiem, czy ostatnio powiedziałam. Kiedyś Was prosiłam, żebyście mi napisały jakieś pytania do mnie, więc możecie jakieś pytania oczywiście tutaj również pisać w komentarzach. A ja będę Wam odpowiadała później w filmikach, bo gdzieś zagubiłam tamte screeny, ewentualnie cofnę się może do tamtego filmu i po prostu poscreenuję sobie i poodpowiadam Wam, zrobię takie Q&A, bo odpowiadam Wam na pytania odnośnie mnie, co byście chcieli wiedzieć, może byście chcieli mnie bardziej poznać. Okej, ale już nie przedłużam, bo mogłabym gadać tutaj 2 godziny, więc zaczynamy! I jesteśmy już na mojej stronie. Tu, jak widzicie, jest miniaturka mojego filmu z rozdaniem. Muszę sobie skopiować kopiować adres tej strony. Tu mam program do losowania po prostu. To jest bardzo dobre ułatwienie dla nas. Okej. Tu muszę... Jak zawsze obliczyć, ile to będzie. Poczekajcie, mam tu i otrzymuj komentarze. I za chwilę zobaczymy, ile tych komentarzy nam się tutaj uzbierało. 186 komentarzy. Oczywiście jest ich więcej, bo ja odpowiadałam, starałam się odpowiadać każdemu z Was na komentarze, więc jest ich 2 razy więcej. No i tutaj, ups, przeszło mi za daleko. Poczekajcie, o tak, o. Dobra. Chciałabym wyłączyć te reklamy, żeby tutaj nic nie było. I już momencik, już za chwilę. Nie wiem, czy to się da. Dobra, delikatnie tu podniosę. I tu włączam. I słuchajcie, jeżeli będzie w komentarzu lato, to jesteś zwycięzcą. Jeżeli nie, będę losowała jeszcze raz, aż do skutku, ponieważ musiało po prostu tam być słowo lato i musicie subskrybować mój kanał, więc zaczynamy. I losujemy, losujemy, losujemy. I kto? Marzena Barbara. Lato, piękne prezenty, ślicznie wyglądasz w tej sukience. Pozdrawiam wszystkie. Także tu mamy zwycięzcę naszego losowania. Marzena Barbara. Tak, Marzena Barbara. Także mamy tutaj zwycięzcę. Zwycięzcę mojego konkursu. Kochana, odzywaj się w mailu. Tutaj na dole jest podany mój e-mail. Odezwij się, napisz mi swój adres. Będziemy kontaktowały się przez maila, także gratuluję Ci bardzo serdecznie. No, gratuluję Ci bardzo serdecznie. Już długo czekałam, żeby wylosować zwycięzcę, więc już jest. Marzena Barbara, gratuluję Ci bardzo, bardzo serdecznie. I jest, mamy zwycięzcę. Marzena Barbara, odzywaj się do mnie w mailu. Możesz napisać również komentarz, że jesteś, że wygrałaś, że wiesz, że wygrałaś. Czekam 7 dni, nie, może nie 7, za długo. Czekam, słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek, czekam do niedzieli, jeżeli nie będzie... Pani się nie odezwie do niedzieli do godziny 12 w nocy, w poniedziałek losujemy jeszcze raz i wtedy następna osoba dostaje te prezenty, które przygotowałam. Mam nadzieję, że Marzenko, Barbaro, nie wiem, które Twoje imię, które nazwisko, mam nadzieję, że będziesz zadowolona. I cóż mogę powiedzieć? Warto jest brać udział w takich rozdaniach. Sama kiedyś w takich rozdaniach brałam udział i kilka razy wygrałam i to nie jest prawda, że o, ja nigdy nie wygrałam. Trzeba po prostu brać udział w takich rozdaniach, a taki napisanie komentarza i zasubskrybowanie to jest naprawdę bardzo mało, bo naprawdę niektórzy mają więcej zasad na swoich kanałach. No, mają więcej zasad. Także słuchajcie, niedługo będzie rok czasu, jak mam kanał na YouTubie, chyba 18 października, ale muszę sprawdzić jeszcze tutaj u siebie na kanale dokładną datę, ale chyba 18 października. I chciałabym zrobić również rozdanie.
Ale teraz, jeżeli to idzie tak szybko, że wczoraj miałam rano 14 tysięcy, a teraz mam już 128 subskrypcji więcej, przynajmniej 2 godziny temu jak sprawdzałam, to idzie w ekspresowym tempie, więc tu mamy miesiąc czasu, mamy 14. Dobra, jak będzie 18 październik, to 18 tysięcy. Na 18 tysięcy subskrypcji robimy następne rozdanie. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować. Pamiętajcie, musicie subskrybować mój kanał. No i to jest najważniejsze. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Pamiętajcie, piszcie komentarze, jakie macie pytania do mnie. Ja się zbiorę, znowu się wymaluję i odpowiem Wam na wszystkie. Mam nadzieję, że wszystkie, jak będą jakieś komentarze, które nie będę chciała odpowiedzieć, to po prostu, no wiecie. Wiecie, o co chodzi. No wiecie, o co chodzi! Która wie, o co chodzi, to wie, o co chodzi. Także trzymajcie się. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia. No i gratuluję Ci jeszcze, Marzeno, Barbaro, wspaniałego prezentu.